wszelkiej uprzejmości spotkanych wczoraj turystów Ernesto i Wiktorii. Dzisiaj dotarłem na koniec ziemi. To miejsce tak było uważane, nazywane przez wczesnych ludzi. Dlatego się nazywa Fisterra, koniec ziemi. Ja doszedłem do Santiago, a niektórzy pielgrzymi kontynuują jeszcze swoją pielgrzymkę przez 3 kolejne dni przeważnie. Idę na Fisterrę. Mamy szczęście, że nie pada, chociaż znowu wisi chmura nad Fisterrą, więc postaram się w miarę szybko tutaj przejść, pokazać co i jak. Mamy pielgrzyma. O, ważne miejsce. Kilometr 0,0 do mety. To już do tej drugiej mety, czyli do Fisterry, bo też było 0,0. Tak wygląda latarnia. A tak wyjście na Atlantyk. Staram się podbiec trochę, żebyście za długo nie czekali, bo idzie deszcz. Biegnę.